Omar próbował rozwiązać poniższe równanie krok po kroku. Równanie brzmi: 3x równa się 4,5. Znajdź błąd Omara. I mamy rozwiązanie równania podzielone na dwa kroki: krok pierwszy, krok drugi, i naszym zadaniem jest powiedzieć, w którym kroku Omar popełnił błąd, a jeżeli nie popełnił, to zaznaczamy trzecią odpowiedź: Omar nie popełnił żadnego błędu. 3x równa się 4,5. Sprawdźmy. Co omar wykonał w kroku pierwszym? 3x zostało podzielone przez 3, czyli lewą stronę równania omar podzielił przez 3. Prawą stronę równania 4,5 również podzielił przez 3. I prawidłowo, bo każdą operację, którą wykonujemy na jednej stronie równania, powinniśmy również wykonać po drugiej stronie równania. Inaczej równanie przestanie być równaniem. Jeżeli 3x równa się 4,5, to 3x Podzielone przez 3 będzie się równało 4,5 podzielone przez 3. W takim razie w kroku pierwszym omar nie popełnił żadnego błędu, nie zaznaczamy. Krok drugi. 3x podzielone przez 3, 3 przez 3 to 1, trójka się skraca i zostaje po lewej stronie samo x. Po prawej stronie równania 4,5 podzielone przez 3 równa się 1,5, czyli w kroku drugim omar również nie popełnił żadnego błędu. Możemy zaznaczyć, Odpowiedź trzecią: Omar nie popełnił żadnego błędu. Sprawdzamy odpowiedź. Prawidłowo. Następne zadanie. Michał próbował rozwiązać poniższe równanie krok po kroku i mamy znaleźć błąd Michała. Równanie 7,7 równa się w odjąć 2. Zobaczmy, co Michał wykonał w pierwszym kroku: 7,7, czyli lewa strona równania i odejmujemy 2. 7,7 odjąć 2, czyli od lewej strony równania Michał odjął 2. Po prawej stronie równania w odjąć 2 to jest nasza pierwotna prawa strona równania i dalej mamy dodać 2, czyli do prawej strony równania Michał dodał 2, od lewej strony równania odjął 2, a do prawej strony równania dodał 2. I to nie jest dobrze, bo jeżeli 7,7 równa się w odjąć 2, to jeżeli od 7,7 odejmiemy 2, to żeby to ciągle było równe prawej stronie, to od prawej strony również powinniśmy odjąć 2. Czyli tu powinno być w odjąć 2, odjąć 2. Wtedy byłoby poprawnie. Jeżeli od lewej strony równania odejmujemy 2, a do prawej dodajemy 2, to to jest niestety błąd i możemy śmiało zaznaczyć, że Michał popełnił błąd w pierwszym kroku. Sprawdźmy, co zrobił dalej. 7,7 odjąć 2 to rzeczywiście jest 5,7. Wszystko się zgadza. W odjąć 2 dodać 2. Minus 2 i plus 2 to 0, czyli zostaje nam po prawej stronie samo w. I tutaj, w kroku drugim, Michał nie popełnił błędu. Sprawdzamy odpowiedź. Wszystko się zgadza. Następne zadanie. Ludwik próbował rozwiązać poniższe równanie krok po kroku. I mamy znaleźć błąd Ludwika. 12 równa się p dodać 6,2. W kroku pierwszym, do lewej strony równania Ludwik dodał 6,2, do prawej strony równania, czyli p dodać 6,2, Ludwik nie dodał 6,2, odjął 6,2. Czyli znowu mamy po lewej stronie równania inne działanie niż po prawej stronie równania. Jeżeli chcemy, żeby nasze równanie cały czas było równaniem, to nie możemy do jednej strony dodawać liczby, a od drugiej strony odejmować tę samą liczbę. Musimy wykonać to samo działanie po jednej i po drugiej stronie, czyli w pierwszym kroku Ludwik popełnił błąd, w drugim kroku nie popełnił błędu, bo 12 dodać 6,2 to jest 18,2, a p dodać 6,2 i odjąć 6,2 to rzeczywiście jest p. Ale niestety to nie jest dobre rozwiązanie. p równa się 18,2, bo jeżeli gdzieś po drodze popełniły błąd, to już na pewno do poprawnego rozwiązania nie dojdziemy. Więc, mimo że w kroku drugim Ludwik nie popełnił błędu, to rozwiązanie P równa się 18,2 nie jest poprawne. Zaznaczamy w kroku pierwszym błąd i sprawdzamy odpowiedź. Wszystko się zgadza. Ania próbowała rozwiązać poniższe równanie krok po kroku. Znajdź błąd Ani. 7,5 dodać K równa się 10. I w kroku pierwszym Ania zrobiła tak. 7,5 dodać K. Tutaj mamy 7,5 dodać K. I od tego od lewej strony równania odjęte jest 7,5, czyli w kroku pierwszym Ania od lewej strony równania odjęła 7,5. Co zrobiła z prawą stroną równania? Widać wyraźnie, że zrobiła to samo. Prawa strona, czyli 10, odjąć 7,5. W pierwszym kroku od prawej strony równania Ania odjęła 7,5 i od lewej strony równania również odjęła 7,5. Czyli wszystko się zgadza, w pierwszym kroku nie ma błędu. W kroku drugim 7,5 dodać k odjąć 7,5 to się równa k, bo 7,5 odjąć 7,5 to jest 0, czyli po lewej stronie zostaje k, po prawej stronie 10 odjąć 7,5 to rzeczywiście jest 2,5, czyli w kroku drugim również Ania nie popełniła żadnego błędu i rozwiązaniem tego równania jest k równe 2,5. Zaznaczamy, Ania nie popełniła żadnego błędu. Sprawdzamy odpowiedź, wszystko się zgadza. Zbyszek próbował rozwiązać poniższe równanie krok po kroku. 3 czwarte równa się z odjąć 1 druga. W pierwszym kroku 3 czwarte dodać 1 druga, czyli po lewej stronie równania zbyszek w pierwszym kroku dodał 1 drugą. Po prawej stronie równania, czyli z odjąć 1 druga, zbyszek Również dodał jedną drugą, czyli wszystko się zgadza. Operacja wykonana po lewej stronie równania jest identyczna jak operacja wykonana po prawej stronie równania. Do lewej strony jest dodane pół i do prawej strony również jest dodane pół. W pierwszym kroku nie popełnił żadnego błędu. Krok drugi, 3 czwarte dodać 1 druga. Ile to jest? 3 czwarte dodać 1 druga, czyli 2 czwarte. 3 czwarte dodać 2 czwarte, to jest 5 czwartych. I wszystko się zgadza po lewej stronie. Po prawej stronie minus pół i plus pół to 0, czyli zostaje po wykonaniu dodawania i odejmowania z. I również w kroku drugim Zbyszek nie popełnił żadnego błędu.